Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because they can. And they continue with Gothic 2, Night of the Raven. I'm here in the mine, and I would like to mine some gold, but... Czego ode mnie chcesz? Odejdź! It's difficult to do it once the slaves are working, so I guess I will return later on when they are freed. Now this is the crypt that Scatty mentioned, and it is in fact the crypt of the High Priest Cardimon, who was mentioned in one of the stone tablets as one of the people responsible for sealing up the temple, and Raven has desecrated the shrine because he wanted to, well, not the shrine, the tomb, because he wanted to find a way of opening the temple of Adonis. Although I guess he didn't desecrate it thoroughly enough, because there are still some scrolls and potions left around. Nikt nie chce wiedzieć. Hej, ty! Co słychać? Gotuję gulasz dla kopaczy i strażników. Niewolnicy będą musieli obejść się smakiem. Jak będą mieli szczęście, dostaną czerstwy chleb i wodę. Tym mięczakom z miasta to nie zaszkodzi. On myśli, że to takie łatwe. Okej. No more gold here, so I guess I'll go into the large chamber with the mine crawlers. Well, I'm supposed to go there anyway. I'll mine the rest of the gold once the slaves are freed. Hopefully, then I'll still be able to smelt the gold into coins with the help of this guy. Poczekaj chwilę. Jakiś problem? Pełzacz. A w zasadzie kilka. Wygląda na to, że trafiliśmy na gniazdo. Dlaczego nie zaatakujemy pełzaczy? Też się nad tym zastanawiam. Strażnicy mają najwyraźniej ważniejsze rzeczy do roboty. A teraz Bladwin kazał mi rozwiązać ten problem. Rozumiem, że nie zamierzasz walczyć z pełzaczami. A powinienem? Po to, żebyśmy mogli położyć łapska na złocie w tej jaskini? Bladwin i tak zabierze większość. A ja nie zamierzam nadstawiać karku za tę odrobinę, która zostanie. A jeśli ty chcesz z nimi walczyć, proszę bardzo. Tylko nie ściągnij ich tu na górę. Jest coś jeszcze, co możesz mi powiedzieć o Bladwinie? Tak, to chciwy sukinsyn. Sprawdza każdą żyłkę złota i złoże. Dla niego ważne jest tylko złoto. Nas ma w głębokim poszanowaniu. Coś jeszcze? Uważa się za najlepszego. Bladwin nie może znieść nikogo, kto jest od niego lepszy. Oczywiście ja nie poważyłbym się rzucić mu wyzwania. Najlepiej go unikać. Chyba, że naprawdę chcesz go wkurzyć. It was actually another good example of how the Polish version of this game is kind of sanitized, maybe, a little bit, because he said the rest of us don't mean shit to Bladwin, whereas in Polish he said literally Bladwin holds all of us in, like, how would you say it? Holds all of us in greatest regard or something like that, but it was obviously meant to be ironical. And it happens quite a bit, actually, I noticed. I never really knew that, because I usually play with both the Polish dubbing and the Polish subtitles, but it seems
judging from the difference between the subtitles and the dubbing, that the Polish version, whenever the English version gets a little bit more spicy, the Polish version tones it down a little bit, which I guess might be the reason why I always felt that the world of Gothic is kind of lighthearted. It maybe isn't. It's just my perception of it because I'm used to the Polish version so much. I actually wonder what's the reason for that. Like maybe it had something to do with the rating of the game when it was released in Poland. I'm not quite sure. But I anyway find it a little bit curious and interesting. I wonder how does the original, you know, the German version handle that? Are people swearing in the German version or not? And if they do, are those like heavy swear words or like, you know, a little bit lighter? I think there's more gold along the walls, although I might be mistaken. Well, I guess I was wrong then. However, there's a really cool Easter egg related to Gothic 1 if you follow this guy after he enters the cave. Załatwione. Pełzacze są martwe. Bladwin tu idzie. Tego chciałeś, prawda? Zabiłeś pełzacza, żeby ściągnąć tu Bladwina. No, to teraz zrób to, co zamierzałeś. Okej, let's talk to Bladwin. Chwila. Zabiłeś pełzacze? Dobrze, ja zajmę się resztą. Zjeżdżaj! Nie tak szybko. Jeszcze tu jesteś? Musimy o czymś porozmawiać. Szukam Kruka. Tak. A co Kruk może chcieć od ciebie? Zaraz. Ty jesteś... To ty? To ty jesteś tym bydlakiem, którego szukamy. Co tu diabła robisz? Już dawno powinieneś gryźć ziemię. Słyszałem to już nie raz. Nie udało się żadnemu z tamtych nierobów. Ale koło mnie nie przejdziesz. Tu kończy się twoja podróż. Jak już wspomniałem, szukam Kruka. Ty się dla mnie nie liczysz. Zabiję cię. Wygrałem każdą walkę. Wszystko się kończy. I tak wygram. Przetrwałem upadek bariery bez najmniejszego zadrapania. Wydaje ci się, że kto jest odpowiedzialny za upadek bariery? Ty psie! Nie możesz mnie pokonać. Jestem najbardziej zaufanym towarzyszem Kruka, jego prawą ręką. Tak, to pewnie był jego największy błąd. Ty psie! Dość tego gadania. Pokaż, co umiesz. I tak się spóźniłeś. Kruk właśnie przygotowuje się do otwarcia świątyni. Giń, robaku! Again, that was an interesting difference. Prick, I'm not sure if I saved. I better concentrate on this. That was an interesting difference between the English version and the Polish, because in English he said, "I'm Raven's best friend,"
which is weird to me. Like, it doesn't seem right. Whereas in Polish, like, it sounds, because why would even, I don't think Raven even has friends. And even if he did, Bladwin does not seem like a person that values friendship. And it seems weird for him to describe himself like that. In Polish, he said, I'm Raven's most trusted companion, which is, you know, trusted companion is like a position of power, presumably. You know, if you are trusted, it implies some level of competence, and it's not necessarily an emotional relationship as opposed to friendship. Dałeś temu bydlakowi nauczkę. Dobra robota. W takim razie rozejrzę się po okolicy. Actually, in the meantime, guess I can rob this. As I said, if you follow him into the cave and talk to him again, there's a neat little reference to Gothic 1. I might also take a bit of time to heal. Hej, ty! Wow, rany! Sporo tu tego złota! Będziemy potrzebować drabiny, żeby dotrzeć do tego złota. Tylko, że nikt nie korzysta z drabin od czasu upadku bariery. Szkoda. As I said, that's a reference to the fact that they've stopped using ladders since Gothic 1. There's only one set of ladders here in this swamp. Hey! I think I can try stealing from him, actually. Because he's here all alone. I guess I'm finally at the level where I can attempt the risky one. So it's good to remember that. I guess I'll try that with the others as well. That I meet along the way. Okay, I should be able... If I show the... Slave Overseer, Bladwin's head. I'm pretty sure he's going to freak out. Uwolnij niewolników. Słuchaj, rozkazy wydaje tu Bladwin. Niewolnicy są jego własnością i tylko on może ich uwolnić. Poza tym Torus także ma tutaj pewną władzę. A ty co robisz? Sprawujesz tu jakąś ważną funkcję? Nie musisz mi tego. Wystarczy? Nie chcę tego oglądać! Lepiej będzie, jak natychmiast uwolnisz niewolników. Słuchaj, nie mogę nikogo wypuścić, jeśli nie mam takiego rozkazu od Torusa. Mówiłeś, że niewolnicy należą do Bladwina. Tak, ale wspominałem też, że nie mogę ich zwolnić bez pozwolenia Torusa. Jesteś z tych typów, którzy nawet nie pójdą się odlać bez pozwolenia, co? Okej, okay. I'm not sure if Torus will let them go. Already, but it's worth trying, because if they go home, then I can mine all of the gold in peace, and then leave the mine once and for all, once I smelt the gold. I don't remember the exact requirements that the Taurus needs to let them go. Co zamierzasz zrobić? Słucham. Bladwin, nie stoi ci już na drodze. Zastanawiam się, kto będzie następny. Kruk? A może ja? Boisz się? Nie boję się walki. Jedynie konsekwencji twoich czynów. Ten obóz to wszystko, co mamy. Nie udało się tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Ale zadziałało. A każdy kolejny zabity oznacza coraz większy rozłam. Jesteśmy bandytami, pariasami, pogardzanymi wyrzutkami. Dokądkolwiek pójdziemy, będą nas ścigać, zamykać w więzieniach i zabijać. Nie ma dla nas ani lepszego miejsca, ani lepszego czasu. Czego więc chcesz? Ci ludzie potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. Kto ma to zrobić? Ty? Ktoś, kto nie potrafi usiedzieć na miejscu?
Dlaczego więc nie zostaniesz przywódcą obozu? Dobrze, ale co z Krukiem? Kruk niedługo będzie miał inne kłopoty. Ja już o to zadbam. Upewnij się, że więźniowie mogą swobodnie opuścić obóz. Dobrze, zajmę się wszystkimi strażnikami na zewnątrz. Okay, so I guess I will be able to let the slaves go. And that was an interesting piece of, like, reflection upon their personal situation. Because I guess, in a way, it's a little bit sad. Because, sure, many of those people are violent criminals, you know. They deserved to be thrown beneath the barrier. But Gothic 1 has established that at some point, pretty much every crime was punished by being thrown behind the barrier. So a lot of them are like minor thieves. Like somebody stole a loaf of bread and was imprisoned forever. And now they can't return because they are like everybody know. Well, nobody really knows. They don't keep. I don't think they keep very detailed records, and even if they did, it's not like they have fingerprints, but you know what I mean. They don't have any kind of access to the community of law-abiding citizens. Nobody knows them, and everybody will suspect them if somebody just shows up and suspiciously comes from the direction of the old mining colony, and nobody knows him, and he's wearing this rugged clothing and whatever, then, like, what's your first thought? And it's kind of sad in that regard that they don't really have anything else, as Taurus himself said. Uwolnij niewolników. Sprawujesz tu jakąś ważną funkcję? Rozmawiałem z Taurusem. Masz uwolnić niewolników. Dobrze, jeśli tak sobie życzy Taurus. Zastanawia mnie, dlaczego wydał taki rozkaz? Ale nie płacą ci za zadawanie pytań. Dobrze, dobrze, widzę, że nie mam już kogo pilnować. Idę zjeść trochę tej smacznej zupy. Okay, now I need to talk to Patrick and tell him that they can go home. Droga wolna. Uciekajcie. Wspaniale. Znam jedną jaskinię na bagnach, w której mogę ukryć ludzi, ale co potem? Idąc z bagien, kierujcie się na południowy zachód, a powinniście trafić do obozu, który magowie wody rozbili w ruinach starej świątyni. Oni pokażą wam drogę. Wielkie dzięki, naprawdę. Jesteśmy głęboko wdzięczni za okazane nam miłosierdzie i pozostajemy zobowiązani. Spokojnie, po co ta ceremonia? Okay, now I can mine the rest of the gold in peace. I guess I'll leave the ones, because those are, I guess they are not slaves, they're just regular bandits. I'll leave them be, like, I'm not going to bother with trying to access... Oh. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Musisz kopać od dołu do góry. To trochę trudne, ale tym sposobem wydobędziesz ze skały więcej złota. I should have talked to them before. I'm not going to bother with, like, you know, trying to desperately get into this one gold nugget that they are using. It doesn't really matter. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Tajemnica tkwi w pracy nóg. Siła zamachu pochodzi z nóg. $2,550 gold out of this. Hey. Okay, I think I can get the risky one now. Co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że topię złoto i robię z niego monety. Pewnego pięknego popołudnia zza rogu wyszedł kruk i dał mi matrycę do wybijania monet. Z jednego samorodka mogę wybić wiele monet. Są tak dobre, że nikt nie zauważy różnicy. Ile monet dasz mi za samorodek?
Nie znam cię za dobrze, ale dam ci cenę jak dla przyjaciela. Za samorodek dostaniesz... 10 sztuk złota. Umowa stoi. Nie, to normalna cena. Myślałem, że to cena dla przyjaciół. Bo tak jest. Wszyscy tu jesteśmy przyjaciółmi. Pohandlujmy. Okej. Co wiesz o kruku? Nie uwierzysz w to. Widziałem, co robił w krypcie. Mamrotał i wypowiadał dziwne słowa. Powtarzał wszystko wiele razy. Kardimon fatang szatar fatang beliar. Potem z krypty wystrzeliło jaskrawe światło i usłyszałem krzyk. O bogowie, ten głos! Brzmiał niczym ryk końca świata. Kruk z nim rozmawiał. Kruk i ten głos! Nie pamiętam, o czym mówili. Mogłem się ruszyć dopiero wiele godzin później. Now, Fatang is a reference to the Cthulhu mythos. It's part of an invocation in the name of Cthulhu. And funnily enough, if you ask him to repeat the words, after you ask him about, I don't know, a couple of times, five, six, I don't know, he's going to get all creeped out. And he'll say he'll tell you to cut it out. Możesz jeszcze raz powtórzyć słowa kruka? Pewnie. Gotowy? Kardimon fatang szatar fatang beliar. Kardimon fatang szatar fatang beliar. Możesz jeszcze raz powtórzyć słowa kruka? Myślę, że lepiej dać temu spokój. Nie. Maybe that's because he's invoking the name of Beliar, the god of darkness. After all, the screen started to shake and it was all like bloody and dark. So maybe Beliar himself heard those words after like the fourth time. Okay, so I'm ready to enter the temple. Hej, spokojnie! Nie możesz wejść, więc zjeżdżaj! Z drogi. Muszę się widzieć z krukiem. Nikt nie może tam wejść! Kruk wydał wyraźny rozkaz! Masz. Dalej chcesz mnie powstrzymywać? Czy to... Bladwin? O rany, to jest... nie, to znaczy... Możesz wejść. Okej. And basically this is the fabled temple of Adanos. It's a little bit disappointing because it looks exactly the same. Well, exactly. I mean, in general, it isn't really distinct from all of the other builder architecture. Armor for Raven's Guards. This is the heavy armor from the old camp. I guess they put it in the game because in Gothic 1 you couldn't get it at all. And maybe a lot of people were sad about that. So they put it in the game for all time's sake. Okay, that's kind of annoying. But they don't really hit that hard. So even if they do hit me, they should be okay. He says, as he gets killed. Okay, I'm actually getting pretty good with the bow. At least, you know, in terms of damage. Not so much in terms of accuracy. Oh.
Come on, don't kill me now. That would be pretty annoying. Czego tu nie znajdę. So, it's time to actually enter the temple proper, or at least try. So much for the entrance. Raven has sealed the gate. I need to get to the Water Mages and ask them about what to do next. Now, there is a high chance they are actually going to attack me if I teleport using the bandit armor, but then again, if I change my armor here, there's also a chance. Wynoś się na morze, piracie! Okay, so I shouldn't have done that then. I guess I can teleport just fine in the bandit armor and then switch it when I'm here. And I can talk to one of them who wanted to know about the mansions. Jeśli chodzi o te budynki, tak? Wygląda na to, że orkowie zainteresowali się biblioteką uczonych. Myślisz, że mogą odczytać ten prastary język? Nie sądzę, ale kto wie. Może lepiej upewnij się, że nie sprawią kłopotów. Siedziba uzdrowicieli znajduje się na środku bagna i jest broniona przez wielu kamiennych strażników. Ciągle stoi? Tak, pytanie tylko, jak długo? Smuci mnie, gdy widzę świadków przeszłości w takim stanie. Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. W domu kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O, Adanosie, dzieją się tu dziwne rzeczy. Siedziba Strażników Umarłych była opanowana przez moce zła. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem w jednym miejscu tylu zombie. To bardzo niedobrze. Strażnicy Umarłych stali się ofiarami własnych zdolności. Ich powiązanie ze światem umarłych okazało się bardzo szkodliwe. Mam nadzieję, że uwolnisz ich z tej udręki. Orkowie wkrótce przestaną się interesować tym regionem. Czemu tak uważasz? Zabiłem ich przywódcę. Miejmy nadzieję, że to prawda. Naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na tego rodzaju kłopoty. Znalazłem wszystkie posiadłości. Wszystkie były tam, gdzie wskazałem? Tak, mniej więcej. Bardzo dobrze. Więc moja praca się opłaciła. Dziękuję.
Okay, and now let's go and talk to Saturas. First I'll tell him I've got all of the relics, and then I'll tell him about the temple. Hey! Jeśli chodzi o relikty, wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienne tablice. Te już nam się nie przydadzą. Tam musi być coś więcej. A to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Bandyci używają tych tabliczek jako waluty. Na tablicach jest symbol Quahodrona, wielkiego wojownika i dowódcy. Jego syn Rademes doprowadził do zagłady całego miasta. Założę się, że bandyci nie mają pojęcia, co wpadło im w ręce. Tę tabliczkę znalazłem w budynku na południu. Ach, tablica strażników umarłych. Przywołuje duchy zmarłych. Związki pomiędzy budowniczymi i ich przodkami były bardzo silne. Znalazłem tę tabliczkę w budynku na południowym zachodzie. Z tego, co na niej napisano, wynika, że był to dom kapłanów miasta. Najwyższy kapłan nazywał się Kardimon. Nie wiemy wiele więcej na jego temat. Ta tabliczka leżała w budynku niedaleko Wielkiego Bagna. Na pewno był to dom uzdrowicieli. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Wygląda na to, że zniknęli pierwsi. Ta część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Mamy już wszystkie potrzebne relikty. Oddałeś nam wielką przysługę. Dziękujemy. To pozwoli nam wykonać decydujący krok w naszych badaniach. Po co potrzebujesz tych 5 kamiennych tabliczek? Zapiski, które znaleźliśmy w ruinach, są niepełne. Ale pisma budowniczych wspominają o 5 władcach rządzących miastem. Każdy z nich miał jedną z tablic, symbol swojej władzy. Sądzę, że dzięki tym tablicom znajdziemy odpowiedzi na moje pytania. Jeśli chodzi o Kruka, ma kopalnię złota i każe w niej pracować swoim więźniom. To podobne do niego. Musisz uwolnić więźniów. Oczywiście. Pracuję nad tym. Jeden z bandytów twierdzi, że zna plany Kruka. Nazywa się Fortuno. Mówi, że Kruk chce się dostać do świątyni, aby zdobyć potężny artefakt. I co? Wie coś więcej na temat tego artefaktu? Powiedział mi tylko, że Kruk kazał rozkopać grób jednego z kapłanów Adanosa. Możliwe, że w tym grobie jest klucz do świątyni. Powinieneś się tam rozejrzeć. Kruk kazał więźniom rozkopać grobowiec. To niedobrze. Musisz się pośpieszyć i pozbyć Kruka. Wtargnąłem do siedziby Kruka. Co z nim? Przybyłem za późno. Na moich oczach zniknął w świątyni Adanosa. Co? To tragedia! Dlaczego nie wyruszyłeś za nim? Nie mogłem iść za nim. Zablokował bramę od wewnątrz. Muszę pomyśleć. Ciekawe, jak Kruk dostał się do świątyni. Co zrobił, zanim przeszedł przez portal? Wypowiedział zaklęcie przy bramie. A przedtem? Otworzył grób. Już ci mówiłem. Dokładnie. Rytuał. Tak, właśnie to. Obawiam się, że Kruk zyskał moc strażników umarłych. Zdobył wiedzę na temat świątyni od ducha. Musisz udać się do Myxira i mu o tym opowiedzieć. Niech cię chroni Adanos. So basically, I will also summon one of the ghosts of the builders and get the answers from him. I've actually been in his tomb already. And I will need to now return. Chwila! Przysłał mnie Saturas. Kruk dostał się do świątyni i zamknął za sobą portal. Saturas uważa, że swoją wiedzę o świątyni Kruk uzyskał od ducha. O, Adanosie! Kruk musiał przyzwać ducha najwyższego kapłana, Kardimona,
aby dowiedzieć się, jak wejść do świątyni. Według zapisów, grób kapłana znajduje się w jaskiniach pod fortecą. Będziesz musiał zrobić tak samo, ale nie możesz już spytać Kardimona. W zachodniej części doliny znajduje się grób wodza Quahodrona. Będziesz musiał go odnaleźć i przebudzić Quahodrona. W tych inskrypcjach zapisano, jak wyznawca Adanosa może przywołać ducha. Myślisz, że to może się udać? Przeczytałem wiele sprzecznych informacji. Na przykład inskrypcję Iberiona, przywódcy Bractwa Śniącego. Ale wierzę w każde słowo autora tych zapisów. Dlaczego Quahodrona? Dlaczego nie kapłana Kardimona? Kruk z pewnością sprofanował jego grób w czasie przywołania. Musimy poszukać innego ducha. Bractwo Śniącego nie głosiło samych kłamstw. Śniący naprawdę istniał. To nie tylko kłamstwa sprawiły, że byli niewiarygodni, lecz ich własne słowa były mętne. Wyznawcy Śniącego pozostawali pod złym wpływem palonego przez nich bagiennego ziela. Powaga i podniosłość słów spisanych na tej kamiennej tablicy przekonują mnie, że ich autor mówi prawdę. Mówisz poważnie? Chcę, żeby sprawdzono każdy zakamarek. Nawet jeśli istnieje jedynie cień szansy na spotkanie jednego z budowniczych, musimy go wykorzystać. Kruk tak właśnie zrobił. Zgoda. Co mam zrobić, jeśli chcę przyzwać ducha? Znajdź grobowiec Quahodrona na zachodzie doliny. Przyzwij ducha, wypowiadając słowa strażników umarłych, które tu spisałem. To wszystko. Teraz musimy znaleźć jego grób. Powodzenia, synu! Przypomnij mi, o co chodzi z tym wodzem Quahodronem. Powinieneś znaleźć jego grób i przywołać ducha słowami strażnika umarłych. Masz je spisane. Musisz je jedynie głośno wypowiedzieć. Okay, let's do just that. I have to go back to the valley. I don't remember which way I should go from here, but I guess it was there and then somewhere else. I'll drink one of the potions of sprint. It's not here either. Although, wait. There's a harpy here, and it was indeed where the harpies were. So I'm a little confused here. It's not here either. I guess it must be there. Ah, and this is the cave of the skeletons that I remember from before. Actually, I do have, I think I have ice lance. It was quite effective against those.
wonder if Fireball will do as well. I'll save the Destroy and Dead for better versions of those. Life Energy 3. Great. There's also a Shrine of Belier, but I don't have much use for that. Okay, I'm seriously confused here. I went to where the pirate camp is. Like, it is... I think there's even, like, a small cave on the map down there, or, like, an entrance into the side of the rock. But it has to be from this side. This goes to the pirate camp. Oh, I guess maybe it's here? That's an inconspicuous road, kind of. Yeah, it is here. And I'm supposed to read the words. Summoning Quahodron. This spell scroll can be used to summon Quahodron. Gloria Toru. Przyzywam cię, Quahodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. I summon you, Quahodron, the ancient leader of the cast of warriors. That's what he said, and the subtitles didn't subtitle that. Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych. Co znajduje się w świątyni Adanosa? Moje największe nieszczęście. Moje największe rozczarowanie. Pozwól mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe. Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Wielka mądrość starożytnych musi cię przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje.
Zadawaj swe pytania. Jestem Kłahodron, dawny generał Jarkendaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Well, obviously, it's the Guardians of the Dead, because I have the power to summon him in the first place. Strażnicy umarłych. Zdolności strażnika umarłych pozwoliły ci mnie obudzić, to prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego. Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkendaru przed wrogimi atakami? Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? I think it's the scholars. Like the scholars were the top brass, kind of. Although maybe it was the priests. Damn it, I don't really remember. Uczeni. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Wasn't it the warrior caste again, or the priests? Like I guess Radames was of the warrior caste, but. There was something else that happened before that. I think it must be the warrior caste, right? If Radames, because Radames went mad after he took possession of the sword. Although. I'm kind of torn between, because the priests had something to do with this as well, I think. I go with the warrior caste. Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? I think the priest is this time. Kapłani. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Now he wouldn't know that in his time because it happened after his death, and I'm not supposed to know that either, I guess. He can't think that I am dead, so I'm not sure why does he think I'm not supposed to know that. Obviously, if I were a guardian of the dead, then somehow I survived the fall of Jarkendar, but I think I'm not supposed to know that. Nie wiem. Twoje odpowiedzi są tak złe, jak twoje intencje. Nie pomogę ci. Okay, so I guess I have to review the. But damn it, he took my. Saturas took the. The thingamajigs, the stone tablets that told the story. So that's kind of annoying. Because I can't review them. But they don't really tell me anything. It was that they only tell me about the traps in the temple. Let's try again, I guess. Zadawaj swe pytania. This is for sure Guardians of the Dead. Strażnicy umarłych. Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkendaru przed wrogimi atakami? This is also obviously the warriors. Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? I guess maybe this is the priest? Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Uczeni. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? I don't think it's the healers. Uzdrowiciele. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Yeah, that's going to be... Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? That's going to be difficult because I don't remember the details of that. Nie wiem. Twoje odpowiedzi są tak złe, jak twoje intencje. Nie pomogę ci. Damn it, let's try again. Zadawaj swe pytania. Strażnicy umarłych. Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkendaru przed wrogimi atakami? Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz?
I think this is either priests or scholars. But I don't remember, and the answer was all the way on one of the stone slabs, the one that you can't actually move, the one that acts like a book, basically. So I'm not really in the mood to get back there. I guess priest seems more likely to me, kind of. Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? I really think this is the warrior cast, because Radames was of the warrior cast. Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Uczeni. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Nie wiem. Dobrze, ufam ci i udzielę pomocy. Okej, okay. I guess I got it this time. However, it's weird that he allows you to be mistaken in the first place. Like, you think if you don't know the answers, he would assume you're evil or you're trying to betray him and wouldn't help you anymore, but instead he gives you unlimited tries. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkandarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w twoim głosie. Nie będę już wątpić w twoje słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. Mój czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej pomóc. Ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adanosa. Albo spotka cię pewna śmierć. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami? Gasną me siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie umarłych. I'm not sure why, but I have a feeling that being summoned is not exactly comfortable for them. It's just a suspicion. Okay, so basically I need to get back to the temple and I'll be able to go past the traps by reading the instructions on the colored tablets, but first Saturas must return them to me, which he will after I tell him I have spoken with Quahodron. Hej, ty! Rozmawiałem z Quahodronem. Więc naprawdę udało ci się przywołać go z krainy umarłych? To wprost niesamowite. Jeszcze bardziej podziwiam tych budowniczych. Kto wie, co mogliby osiągnąć, gdyby wciąż istnieli? Co powiedział duch? Dał mi coś, dzięki czemu będę mógł dostać się do świątyni. Więc idź prosto do Saturasa. Interesuje go, co masz do powiedzenia. Problem z bramą u wejścia do świątyni został rozwiązany. Duch przemówił? Tak. Wiesz, jak dostać się do świątyni? Tak.
Zdradził też, co się w niej znajduje. Mówił o potężnym mieczu oraz o komnatach Adanosa. Na Adanosa! Jak mogliśmy być tak krótkowzroczni? Wskazówki w tych dokumentach... Tym mieczem może być jedynie szpon Beliara. Musimy jak najszybciej przejść przez komnaty i zdobyć tę broń. Co to za szpon Beliara? To wcielenie zła. Beliar stworzył ten miecz własnoręcznie. Każdy, kto nim włada, posiada potężne narzędzie zniszczenia. Im silniejszy jest właściciel broni, tym większa moc szpona. Jedynie ktoś wielkiego ducha i silnej wiary może oprzeć się jego mocy. To jasne, dlaczego budowniczowie odcięli od świata tę dolinę. Przynieśli to narzędzie zła do swojego miasta i ulegli jego czarowi. Chciwość sprawiła, że ci aroganccy głupcy pozabijali się nawzajem. Na tym się nie skończyło. Gniew Adanosa przetoczył się po całym kraju i wszystko zatopiło morze. W rzeczy samej twórcy portalu dobrze zrobili, ukrywając te rzeczy przed resztą świata. Cóż za tragiczny koniec tak wspaniałej kultury. Teraz rozumiesz doniosłość swojej misji? Kruk jest silnym wojownikiem, zaślepionym żądzą władzy. W jego ręku szpon stanie się narzędziem zniszczenia. Nie wolno mu dostać tej broni. Inaczej czeka nas zagłada. Czym są komnaty Adanosa? Wiem, że brama ma tylko przeszkadzać w wejściu do świątyni. Jednak w środku są trzy komnaty, które powinny zatrzymać każdego intruza. Kluczem do nich są kolorowe relikty budowniczych. Jeśli zdobędziemy wszystkie relikty i rozwiążemy ich zagadki, będziemy mogli dostać się do sanktuarium świątyni. Nie wiem, czy Kruk rozszyfrował sekrety świątyni. Jeśli tak zrobił, to mamy duży problem. Co dokładnie powinienem zrobić z reliktami w świątyni? Nie wiemy wiele na ten temat, ale miejmy nadzieję, że rozpoznasz ich znaczenie, kiedy dostaniesz się do świątyni. Naprawdę bardzo mi przykro, że nie mogę bardziej ci pomóc. Teraz wszystko zależy od ciebie. Weź relikty i natychmiast idź do świątyni. Niech Adanos zmiłuje się nad nami i ma nas w swej opiece. Może nie jest jeszcze za późno. Okay. Niech cię chroni Adanos. So it's time to go back to the temple. However, I need to switch my armor because otherwise the bandits themselves are going to kill me. Okay, but this is actually a very decent moment to pause. I will enter the Temple of Adanos and stop Raven next time. So for now, I'm going to save and actually end it here. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!